Ostatnie kilkadziesiąt godzin w świecie wrestlingu było obfite w rozmowy na temat tego, kto i dlaczego powinien zostać pierwszym mistrzem świata świeżo wprowadzonego World Heavyweight Championship. Sytuacja z tytułami świata w WWE jest dość skomplikowana od WrestleMania 38, gdzie to Roman Reigns pokonał Brocka Lesnara i zunifikował dwa obecne główne mistrzostwa. Od tego czasu w WWE i na tygodniówkach brakowało wątku main eventu i choć mistrzowie midcardowi robili swoje, to nadal nic nie zastąpi mistrza świata. To właśnie dlatego, aby nie uszkodzić postaci Romana Reignsa, WWE wprowadza nowo Mistrzostwo Świata w wagi ciężkiej, nie ingerując w tytuł WWE i tytuł Universal. Czy to był dobry ruch? Wiele osób odpowie, że nie i zrobili to tylko dlatego, że nie mogli rozwiązać sprawy Romana na czas, czyli Main Event WrestleMania 39. Jednak to temat nie na dziś, ponieważ teraz czas spojrzeć na roster WWE i zastanowić się, kto tak naprawdę powinien zostać pierwszym mistrzem nowego tytułu Mistrza Świata w wagi ciężkiej. Dyskusję na ten temat trzeba rozpocząć od powiedzenia sobie o osobie, która mistrzem nie powinna zostać. I mowa tutaj oczywiście o samym Romanie Reignsie. Możemy się śmiać i oglądać memy tego typu. Więcej znajdziecie w naszej grupie na Facebooku, serdecznie zapraszam, linka macie w opisie. Jednak na memach to powinno się i skończyć. Choć sam uważam, że gala Night of Champions może zakończyć się face to face nowego mistrza z Romanem Reignsem, to jednak Triple H zaznaczył bardzo wyraźnie, że Roman i jego tytuły idą na jeden brand, a nowy tytuł i pierwszy mistrz na drugi. Federacja mocno strzeliło sobie w kolana, unifikując tytuły mistrzowskie na wspomnianej WrestleMania 38, więc trzeba być po prostu klinicznie chorym, aby ktoś na zapleczu teraz zaproponował Romana w obrazku tego złota. Choć wiemy, że jedna taka osoba czas od czasu na zapleczu się pojawia, jednak wtedy WWE dosłownie stanęłaby w płomieniach. Choć kto wie, może to byłby dobry sposób na pokazanie WWE, że publiczność nie łyka na ślepo wszystkiego, co federacja produkuje. Tak więc patrząc na nowy tytuł mistrzowski, World Heavyweight Championship, można śmiało powiedzieć, że i na Raw, i na SmackDown mamy naprawdę sporą grupę osób, która po to złoto może sięgnąć i bylibyśmy zadowoleni. Na moment pisania tego filmu nie wiemy nawet kto i jak będzie w ogóle w obrazku złota przed Night of Champions, czy nawet w jaki sposób mistrz będzie wyłoniony. Czy to będzie turniej, czy to będzie po prostu jakaś walka wieloosobowa, na dany moment nie wiemy zupełnie nic, więc dalsza część to czysta spekulacja. Patrząc na topkę osób, które mogłyby sięgnąć po złoto i wyglądać z tym dobrze, to jedna z pierwszych, która rzuca się w oczy, to obecny mistrz interkontynentalny Gunther. O ile jest to dobry wybór, wybór, za którym fani by stanęli, to właśnie posiadanie złota interkontynentalnego jest tutaj problemem. WWE już opowiedziało historię o tym, jak bardzo Gunther jest dominującym mistrzem, najdłuższy mistrz IC XXI wieku, o ile się nie mylę. Osoba, która to złoto postawiła ponownie na sam szczyt federacji. Ba, według wielu osób Gunther jest obecnie mistrzem numer 1 w WWE. Przynajmniej się pojawia, broni tytuł i za każdym razem walka jest warta uwagi. Więc niech on idzie z tym tytułem, a czas na mistrzostwo wagi ciężkiej jeszcze przyjdzie. Oczywiście wiele osób również na fali memów idzie w stronę takich osób jak Omos czy LA Knight. I o ile publiczność by się cieszyła z takiego Knighta, to na dłuższą metę nie ma to absolutnie szans na jakikolwiek sukces. Warto pamiętać, że widzimy początek nowego tytułu. Kiedy będziemy o tym złocie mówić, to nie będziemy podkreślać historię poprzedniego tytułu Mistrza Świata Wagi Ciężkiej. Obecny World Heavyweight Championship w oczach WWE właśnie się narodził i raczej federacja nie pozwoli, aby w historii to taki LA Knight, Omos, Otis zapisali się jako pierwsi posiadacze tego legendarnego złota. Ponownie, większość fanów by to kupiła, byłby to dobry prima aprilisowy żart, jednak patrząc na to całościowo, to wypalić by to nie mogło. To właśnie dlatego, właśnie z tego powodu, pierwszego w historii posiadacza lista osób, które rzeczywiście mają szansę na to złoto podczas Night of Champions, jest dość krótka. Skoro jesteśmy przy historii tytułu World Heavyweight, to wiele osób jednym głosem wskazała jedną osobę, która z byłą edycją tego złota jest powiązana bardzo, bardzo ładnie. Randy Orton. Jeden z najbardziej udekorowanych mistrzów świata, legenda tego biznesu. Jednak nie osoba, która mogłaby pociągnąć ten tytuł do przodu. Hunter na Raw wspomniał o tym, że to złoto będzie przeciwieństwem tego, co obecnie widzimy w przypadku Romana. I o ile sam chętnie Ortona bym w tej roli zobaczył, to jednak ma on swój wiek i ma on swoje problemy zdrowotne. Fuzja kręgów pod koniec poprzedniego roku i historia wielu kontuzji sprawia, że nie pociągnie on na dłuższą metę tak, jak to złoto teraz by wymagało. Chciałbym zjeść swoje słowa i zobaczyć Ortona z tym tytułem, z jego słynnym pyro. Jednak wydaje się, że to już nie te czasy, a zdrowie Randy'ego po prostu szkoda, aby poświęcać się ponownie dla tego złota.
Skoro również wspomniałem o WrestleMania 38, to trzeba poruszyć kwestię Brocka Lesnara. O ile za chwilę wiele osób pomyśli, że jako fanboy Lesnara będę za tym pomysłem, to surprise. Uważam, że lepiej byłoby, gdyby wygrał LA Knight niż Brock Lesnar. O ile powagi postaci i gigantycznego star powera Lesnarowi nie da się odebrać, to jest on zupełnym przeciwieństwem tego, co Hunter na ten tytuł już nałożył. Brock nie będzie się pojawiał co tydzień, nie będzie bronił tytułu na każdej gali premium live event, co już w oczach Triple H'a zabije go jako potencjalnego mistrza. O ile uważam, że Brock będzie powiązany z wybieraniem pierwszego mistrza, jeśli chodzi o potencjalne walki eliminacyjne, czy nawet walki wieloosobowe, to mistrzem nie zostanie na 100%. Chyba że Vince przejmie władzę kreatywną ponownie i Brock zdobędzie ten tytuł tylko po to, aby na SummerSlam zrzucić go na Romana w walce unifikacyjnej. Jednak jest to tak nuklearne rozwiązanie, że raczej nikt w WWE na to by nie pozwolił. Choć na Vince to Vince. Zanim przejdę do dalszej części, to jeśli chcecie tego typu filmów więcej, jak i wielu innych na temat wrestlingu, to serdecznie zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Was to zupełnie nic nie kosztuje, jest to tylko jeden przycisk, a dla mnie jest to naprawdę olbrzymia motywacja. Dziękuję wam bardzo. Czas więc poruszyć osobę, która wydaje się być pewna, aby sięgnąć w ostatecznym rozrachunku po to złoto. Mowa oczywiście o nikim innym jako Cody Rhodesie. Jego postać od powrotu do WWE opierała się na historii nie tylko jego osoby, nie tylko na jego przemianie, ale również marzeniach jego ojca. Sięgnięcie po tytuł WWE, dokończenie historii, która domknie pełny rozdział w historii rodziny Rhodesów. Jednak wydaje się również, że zdobycie tytułu Mistrza Świata Wagi Ciężkiej nie będzie tym czymś, co powinno tę historię zamykać. WWE rzuciło Brocka Lesnara na drodze Rhodesa po to, aby ponownie odbudować jego postać i możliwe, że jeszcze w tym roku rzucić go ponownie na tytuły, które oczywiście znajdują się w posiadaniu Romana. To właśnie tytuł WWE musi on zdobyć, aby historia została rzeczywiście domknięta. Jeśli teraz WWE da dla Cody'ego tytuł Mistrza Świata Wagi Ciężkiej, będzie to wyglądało, jakby Roman jest nie do pokonania, więc tworzymy inny tytuł, aby dać Cody'emu jego moment. Historia nie tyle, że nie ma sensu, ale byłby to negatywny punkt zwrotny w całej jego przygodzie w WWE od czasu odejścia z All Elite Wrestling. Cody Rhodes i Roman Reigns to walka, którą zapewne ponownie zobaczymy w WWE. I kto wie, czy rzeczywiście to nie American Nightmare nie będzie tym, który okaże się koszmarem Romana Reignsa. Koszmarem w kwestii tytułu WWE, w kwestii tytułu Universal, jednak nie w kwestii tytułu Mistrza Świata w wagi ciężkiej. Tak więc, skoro nie Gunther, skoro nie Randy Orton, skoro nie Cody Rhodes, skoro nie Roman Reigns, skoro nie Brock Lesnar i skoro nie uwielbieńcy typu LA Knight, to kto powinien sięgnąć po to złoto, aby całość wyglądała jak należy? Odpowiedź według mnie leży w dwóch osobach i to któraś z nich powinna zdobyć nowe mistrzostwo i wnieść ponownie main event tygodniówki na wyższy poziom. Tymi osobami według mnie są Finn Balor i Seth freaking Rollins. To właśnie ta dwójka podczas tygodniówki, na której zostało wprowadzone złoto, dostali swój moment z tym złotem. Jednak co według mnie jest ważniejsze, to historia, jaką tę dwójkę łączy. Cofamy się do 2016 roku, gdzie to WWE wprowadziło inne złoto, mianowicie WWE Universal Championship. W co-main evencie SummerSlam tego roku w walce o pierwszego posiadacza tytułu zmierzył się świeżo wprowadzony do głównego rosteru Finn Balor i jedna z największych gwiazd wtedy WWE, Seth Rollins. Walka pomimo wszystkiego zapamiętana została jako dobre widowisko, jednak największym plusem była wtedy wygrana Finna Balora. Dostał powołanie na Raw i teraz otrzymał nowy tytuł mistrza. Długo nie potrzymał, to prawda, jednak historia, jaką WWE może tutaj opowiedzieć, to coś po prostu pięknego. O wiele bardziej doświadczony i o wiele bardziej udekorowany Rollins, kontra o wiele bardziej doświadczony i o wiele bardziej udekorowany Finn Balor. W powtórce, w walce o nowy tytuł. Tej historii WWE po prostu nie może pominąć, a jeśli to dobrze opowiedzieć i dobrze rozłożyć w czasie, to Roman Reigns i jego tytuły mogą zostać przyćmione. Rollins od WrestleMania co prawda nie zalicza najlepszego okresu, Balor pomimo porażki na WrestleMania wygląda teraz jak topowa gwiazda na Raw. Jednak największy plus tych dwóch to fakt, że wystarczy jedna czy dwie dobre tygodniówki i spokojnie każdy z nich może stanąć na szczycie swojego rosteru. To właśnie ta elastyczność sprawia, że każdy z nich pomimo wszystkiego, co ostatnio przeszli, mogą sięgnąć po tytuł i wyglądać przy tym jak nowe 5 złotych. Ostatecznie, kto według mnie powinien z tej dwójki wygrać? Szczerze nie wiem. Będę zadowolony i z tego, jednak co najważniejsze według mnie to powinna być tutaj dobrze opowiedziana historia. Fundament, jak wspomniałem, 2016 rok tutaj jest i to naprawdę solidne. Teraz tylko dostać dobre kilka tygodni do Night of Champions i WWE może mieć naprawdę dobrego pierwszego mistrza świata wagi ciężkiej.
Na koniec dodam, że zdaję sobie sprawę z tego, że nie poruszyłem kwestii wielu osób, na których tutaj ludzie mogą stawiać. Drew McIntyre, Sheamus, Kevin Owens, Sami Zayn, Jey Uso, Great Khali, Batista, Undertaker czy Dean Ambrose. To prawda, jednak w obecnych czasach każdy może zdobyć ten tytuł i będzie to wyglądać lepiej czy gorzej. Jednak chodzi o to, że jest to nowy tytuł. Pierwszy posiadacz rozpocznie historię, którą będziemy obserwować przez następne dekady. To właśnie dlatego po prostu dobry zawodnik zostać mistrzem tutaj nie może. Musi tutaj być przede wszystkim ktoś, na kim można oprzeć jeden z brandów, ktoś, kto wie jak opowiedzieć dobrą historię i ktoś, na kim Hunter i zarząd kreatywny mogą polegać w 100%. I według mnie nie ma nikogo lepszego w danym momencie niż Seth Rollins i Finn Balor. A według was, kto zostanie nowym mistrzem World Heavyweight Champion już podczas gali Night of Champions za około miesiąc? Zgadzacie się z moimi argumentami? Czy może jednak macie swoje propozycje? Piszcie śmiało w komentarzach poniżej, jestem ciekaw waszych propozycji. A jeśli wam się ten film spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawiania łapki w górę i komentarza dla zasięgów. To naprawdę pomaga rozwijać mi ten kanał. A jeśli już o tym mowa, to jak zawsze chciałbym podziękować wszystkim wspierającym za dalszą pomoc w rozwijaniu tego projektu. Jestem wam naprawdę niezmiernie wdzięczny. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Seth Donner z What Is Wrestling, dziękuję wam bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.